Witam Was wszystkich na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na listopad. I to już doszło właśnie do tego, że zbliżyliśmy się do końca października, czasu, kiedy Skorpion panuje, kiedy mamy tutaj ciemności, które coraz bardziej zapadają, coraz ciemniej wieczorami, długie wieczory, to znaczy, że można je dobrze wykorzystać. W związku z tym zapraszam do zakupu książki Plan Duszy. Jest to autorstwa Blue Marsden, książka, którą przetłumaczyłam z angielskiego po to, żeby w Polsce można było zapoznać się z tym fajnym systemem. Książka bardzo przybliża możliwości zrobienia dla siebie, dla swoich bliskich odczytu planu duszy. Wyjaśnia tutaj symbole, które są, technikę, pokazuje różne rzeczy. Jeśli ktoś kupi książkę i ma jakieś pytania, to na pewno może do mnie napisać i ja postaram się odpowiedzieć. Oprócz tego jest tutaj też dostęp do darmowego kalkulatora i też jest podany adres mailowy, który ja akurat obsługuję, więc jeśli ktoś chciałby dostęp do tego kalkulatora, to może napisać i ja mu wytłumaczę, co zrobić, żeby móc sobie sprawdzić swoje własne obliczenia, czy je zrobił dobrze. I zapraszam też oczywiście na kurs odczytu planu duszy. W tym roku to już jest ostatnia edycja, będzie od 11 do 13, 3 dni. I ten kurs planu duszy otwiera też możliwość na to, żeby nauczyć się, jak profesjonalnie przeprowadzać sesję odczytu planu duszy i może to być pierwszy stopień do tego, żeby bardziej i głębiej wejść właśnie w taką duchowość, uzyskać jeszcze jedno narzędzie, żeby dotrzeć do sedna sprawy czasami, uzmysłowić sobie, kim jestem, bo tak naprawdę my tutaj jesteśmy w cielesnej powłoce. Nasza dusza ma ogromne możliwości, my też mamy o te możliwości, tylko że jesteśmy ograniczeni często przez materię, przez to, że nasz umysł na przykład nas gdzieś tam kieruje w zamknięte koło często, tak? Takie zapętlenie. Na tym kursie można wiele rzeczy zrozumieć, mieć wglądy, będzie odczyt planu duszy też, będą ćwiczenia. Także bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, żeby nie przedłużać tego wstępu i tego zaproszenia. To jeszcze tylko powiem, że jeśli ktoś chciałby czytanie roczne, czytanie, odpowiedź na jakieś pytanie, czytania indywidualne, to zapraszam. Są różne opcje. Na ekranie widzicie www.planduszy.pl i tam można zamówić sobie czytanie tarota, zamówić sobie sesję, zamówić sesję planu duszy. Są jeszcze inne sesje, dynamika rodziny, dla związków też są różne opcje. Na przykład też można zmienić sobie imię i to jest też jedna z możliwości planu duszy, żeby zobaczyć, jak optymalnie i najlepiej to zrobić i które imię będzie najlepiej ze mną wibrowało i nadawało mi moc i lepsze poczucie w sobie, bo to często jest wpływ energii na nas z tych wibracji, bo każde słowo ma moc. A nasze imiona szczególnie mają też moc i znaczenie. To tyle. Zapraszam na tą stronę, o której już mówiłam. Mój adres mailowy to info@planduszy.pl. No i również Was zapraszam. Także jestem do dyspozycji. Możecie do mnie pisać, możecie sobie zamawiać i rezerwować sesję, tak jak powiedziałam. A teraz już przechodzimy do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie panny w czytaniu na listopad. Zobaczymy, co u Was tutaj się ujawni na stole. Główna energia, co zobaczymy. Jak ona będzie wpływała na pozostałe karty. Jaka historia się tutaj ujawni. Jak można się tutaj zainspirować tym. Tak? No to zaczynamy. Teraz patrzymy i już nam się tutaj klaruje. Czwórka monet dla panny w sam raz. Oszczędzać, nie oszczędzać, mieć pieniądze w banku, wydać na coś.
zbudować sobie coś, tak? Taka powiedziałabym tutaj może być dywagacja na ten temat. Pieniądze, praca, materia ma tutaj na Was wpływ. Mamy tutaj Słońce w Koziorożcu, czyli mamy tutaj też dla Was bardzo przychylny aspekt działania w materii, bo to lubicie, bo to jest Wasz żywioł, tak? A pomimo tego, że jest to Koziorożec, to i tak cały czas jesteśmy tutaj na Ziemi i mamy tutaj swego rodzaju takie miłosierne podejście do tego, co byśmy chcieli zrobić. Czyli czy zainwestować moje pieniądze w coś, czy je przechowywać, czy zainwestować może w nieruchomość na przykład, tak? Albo zainwestować w obligacje. Tudzież nie wiadomo, czy to się opłaca w obecnym klimacie. Na pewno jest tutaj coś, co macie, być może chcecie chronić i to jest rzecz materialna. I teraz tak, chodzi o to, czy to jest Wasz dom, czy chcecie tutaj być przygotowani na przykład na każdą ewentualność i mieć w zapasie jakąś gotówkę. Podejrzewam, że każdy to lubi, każdy by tak chciał. Nie każdy to potrafi zrobić i nie każdy wie, jak to zrobić. Natomiast ta karta mówi o tym, że będzie to istotny aspekt nadchodzącego miesiąca, czyli oszczędności, pieniądze. Może tutaj też wpływać litera hebrajska dalet, która w tłumaczeniu oznacza drzwi. I teraz właśnie tak samo w kontekście tych pieniędzy, czy je wydam, czy je będę trzymać, tak? Otwieram drzwi, zamykam, kogo wpuszczam w ogóle do swojego domu też, bo te czwórki często kojarzą mi się właśnie z takim zamknięciem, tudzież chęcią otwarcia się, więc to wszystko zależy od tego, w jakim kontekście będziemy to rozpatrywać i każdy ma też inną sytuację, więc sami musicie zdecydować, jak to u Was wygląda. No dobrze, to teraz zobaczymy, co tutaj dalej się nam odkryje. Mamy talię niebo i ziemia i zobaczymy, co ta talia nam podpowie. Na początek będzie Wasza karta, zobaczymy, jaka jest Wasza energia na listopad. No i potem będzie przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Będą informacje czy podpowiedzi jakieś, jak w sytuacji, która jest, sobie poradzić. Tudzież przeszkody, albo to, co ukryte, tego, czego nie widzę, tak? I będzie też wynik oczywiście na samym końcu, ok? No. To lecimy. Wasza energia. Księżniczka, buław. Bardzo ciekawa karta, mówiąca o tym, że drzemie w Was chęć eksperymentowania. Że chcielibyście tutaj coś spróbować, czegoś nowego. Tu jest też manifestacja jakaś, tak? Dlatego, że mamy na drzewie życia wszystkie księżniczki w Malkut, tutaj, gdzie jest ten padł ziemski. I kiedy księżniczka pojawia się tutaj, to też jest tak, jakbyśmy mieli tutaj potrzebę zbudowania czegoś od nowa, jakaś świeżość też w nas, która się odzywa, albo jakaś idea, która być może właśnie popchnie Was do tego, żeby otworzyć jednak te drzwi, przewentylować coś, albo wydać te pieniądze na siebie, czy też może na rodzinę, czy na coś, co ma sens, tak? Przynajmniej dla nas w tym momencie. Przecież mamy prawo dysponować tym, co posiadamy. I jeśli akurat jest jakaś idea i myśl i chcemy tutaj pójść za głosem naszej kreatywności, no to czemu nie? I nie chodzi tutaj też o wielkie kwoty. Może tu chodzić na przykład o jakiś projekt, który chcecie rozpocząć. I być może właśnie można tu uszczknąć gdzieś z materii coś, co pozwoli Wam pójść do przodu, zrealizować to. Na pewno taki powiew świeżości i tak jak mówię, zapalenie się do czegoś, co jest warte Waszej uwagi, co tak jakbyście mieli chęć z tego eksperymentu wykreować później coś, co da Wam radość, satysfakcję, spełnienie, tak? O to chodzi w życiu, tak? Żeby się czuć dobrze, żeby robić to, co lubię. Więc może przy okazji tego, co robię już, będzie coś nowego, ujawniającego się. Ok. Świeżość.
siódemka kielichów, która idzie tutaj za wami gdzieś z przeszłości, czyli jakaś spora ilość wyborów. Świat, karta świat, mamy tutaj zasoby, ktoś może was wesprzeć. No i mamy też dziewiątkę, czyli generalnie to jest, już patrząc na te karty, trzy karty monet i mamy tylko kielichy i buławy. No, zobaczymy, porada. Rydwan, idź po swoje. Rób to, co uważasz za potrzebne i dobre. Tutaj mamy rycerza buław w tym, co może przeszkadzać, a stać na drodze, tak? A w wyniku jest król. Król kielichów. Bardzo ciekawy, interesujący rozkład. Natomiast w tle jest nadzieja, jest karta Wielkich Arkan, gwiazda, która pokazuje, że jesteśmy tutaj po to, żeby właśnie albo napawać się tą nadzieją, albo wokół nas tutaj odkrywa się jakaś przestrzeń, jest nadzieja na to, że albo coś się poprawi na lepsze, albo będę mogła, czy mógł się wykorzystać siebie, czy swoje talenty, czy swoją kreatywność, czy zasoby do tego, żeby właśnie odszukać to, co mi w duszy gra i robić to, co mi w duszy gra. Bo czasem trudno jest dotknąć palcem tego właśnie, tego potrzebnego czegoś. Czasami nam brakuje kropki nad i, tak? Zostajemy nieraz w sytuacjach, które nie dają nam satysfakcji, no ale przynoszą jakieś pieniądze, no to właśnie, tak? A tutaj wy jakby jesteście w takiej, w takim nasyceniu, takiej młodości, która chce iść do przodu, bo co? Bo czemu nie? Nic mnie nie zatrzyma. Natomiast tutaj z przeszłości idzie karta tych siedmiu kielichów, która pokazuje, że jest, możecie być tutaj obezwładnieni trochę nadmiarem różności, które was otaczają. Że może tutaj też wchodzicie w jakąś iluzję, że możecie może wybrać jeden, drugi, trzeci, może złapać kilka, albo wchodzić w takie marzenie na jawie. I tutaj powiem tak, że te karty mogą grać w listopadzie rolę takiego, takiej iluzji, takiego myślenia, że właściwie mogę złapać 10 srok za ogon i to się też wszystko uda. I to za wami skądinąd idzie z przeszłości, bo jakąś macie potrzebę emocjonalną, żeby coś tutaj wymarzyć, żeby się oderwać może od rzeczywistości, bo ona może jest trudna. Stąd jakieś projekty kreatywne mogą was w jakiś sposób przekierowywać w stronę robienia, znaczy odrywania się od jakichś emocji, które powodują, że niekoniecznie jest tutaj wam wygodnie. To też tak może być. Ale generalnie chodzi o to, żeby zdecydować być może się na coś, i włożyć swoje ręce w to, włożyć też swoje dochody. Natomiast patrząc na to, co się dzieje, to mam wrażenie, że sobie uszczuplicie. Właśnie albo rodzina was tutaj może wesprzeć materialnie, nie tylko, bo też może was wesprzeć tak, w sposób taki, że da wam rękę pomocną, tak, wtedy, kiedy trzeba będzie. Ale jednocześnie wy sami tutaj jakby będziecie się kreować jako ktoś, kto z tym wsparciem tej rodziny będzie mógł dalej iść sam, samowystarczalny, wypracowany dochód, rzeczy, które przy okazji, rzeczy, których się nauczę, przyniosą mi zasoby, ale też przyniosą mi doświadczenie, które jest bardzo dobrze widziane zawsze. Doświadczenie w pracy, w danym zawodzie, w danej profesji, pójście z eksperymentem i zrobienie czegoś nowego też przy pomocy rodziny, tudzież jakichś środków, które macie, może wam tutaj przynieść naprawdę wymierne korzyści. I cała ta góra tutaj, gdybyśmy popatrzyli tylko na te trzy karty, pokazuje, że macie tu szansę na sukces, żebyście się tutaj nie zatrzymywali w biegu. Tu mamy kartę zwycięzcy, kartę raka. Zwycięzca wyjeżdża z miasta. Ja jestem zwycięzcą, poszukuję też swojego miejsca, swojego domu. To jest też tutaj duży zastrzyk emocji. To jest siódemka i to jest siódemka, co ciekawe. I obie te karty mówią o tym, że
Jeśli mamy wybory, jeśli jesteśmy w miejscu, w którym czujemy, że nasze serce nas do czegoś popycha, ciągnie, że marzymy też o jakichś rzeczach, to być może warto wybrać się w jakąś podróż, nawet właśnie taką iluzoryczną podróż, żeby sobie stworzyć wizję tego, czego tak naprawdę pragniemy, czy chcemy, czy co nam tutaj właśnie w tej duszy gra. Rak jest bardzo mocno połączony z emocjami, z intuicją i Wam intuicja się bardzo, bardzo przyda do tego, żeby wiedzieć, jaka to będzie podróż wewnętrzna i przekierowanie też tej swojej uwagi na siebie, czy też może zewnętrzna, może właśnie wybranie się w jakąś podróż może przynieść Wam tutaj jakieś wglądy. Możecie na przykład wydać jakieś kwoty pieniędzy, sumy i wybrać się gdzieś do egzotycznego kraju, żeby się zainspirować, jeśli macie takie możliwości. Jeśli nie, to może to jest wycieczka za miedzę, tak? Tutaj każda podróż wchodzi w grę. Może to być wycieczka za jezioro, za morze. Wszystko zależy indywidualnie od każdego z Was, ale tak naprawdę chodzi o to, żebyście tutaj zaufali sobie i zaufali swojej rodzinie, czy osobom, które chcą Was wesprzeć, bo ta karta to jest karta bogactwa, tak? Karta dziesiątki monet. Jestem bogaty, bo dostaję, powiedziałabym, że w tym kontekście to raczej dostaję tutaj wsparcie od mojej rodziny, która wspiera mnie w moich przedsięwzięciach, daje mi to, czego potrzebuję po to, żebym mógł czy mogła się usamodzielnić. Tudzież, wiecie, no, chodzi o to, żeby też działać i z materią, i z ogniem. Ogień tworzy, ogień oczyszcza, ogień wypala. Ogień powoduje, że jest nam ciepło. Czujemy się spełnieni, kiedy coś się nam udaje, tak? Tylko teraz chodzi o to, tutaj znowu te karty też, one współgrają razem, bo rydwan jest szybki i ten rycerz też. Jest ta sama szybkość, ale tutaj mamy porady, informacje, a tutaj mamy coś, co może Wam przeszkadzać, ale może sprawiać trudność. To znaczy to wypalenie, albo zbyt dużo działania, albo zbyt szybko, albo chcemy tutaj tak pójść w kilku kierunkach, tak jak powiedziałam. To nie chodzi o to, żeby się rozdrobnić i biegać za 10 projektami, bo żaden z tych projektów nie będzie ukończony. Tu chodzi raczej o to, żeby się zająć jedną sprawą i skupić swoją uwagę, bo tam, gdzie idzie Wasza uwaga, tam idzie Wasza energia. I wtedy dopiero możecie wejść głębiej, zauważyć więcej i tutaj dojść do takiego wewnętrznego uspokojenia, harmonii emocjonalnej, stabilizacji. Zobaczcie, to jest bardzo podobna karta tego króla, który właściwie dochodzi do tego stanowiska, może osiąść gdzieś, ma koła też, tutaj też mamy koła. To są pojazdy, którymi poruszamy się, czyli nasze ciała, nasze całe jestestwo, połączone serce, umysł i ciało. Kierujemy się emocjami i powinniśmy się kierować emocjami, tylko że potrzebujemy też utrzymać je w równowadze. Każdy nadmiar jest trudny do ogarnięcia, tak? Rycerz to jest energia zuchwała, to jest energia aktywna, to jest ktoś, kto służy królowi, tak? Rydwan to jest bohater, który zakuty w tą zbroję być może też służy królowi, a Wy tutaj macie dojść do czegoś, co będzie Waszą stabilizacją emocjonalną przede wszystkim. Połączenie z intuicją i ustabilizowanie się w tym, czego pragniecie, czego Wasze serce chce. I myślę, że to jest no, fajna sprawa, żeby dojść do takich wniosków i do takich miejsc, w których będziemy wiedzieli, czego nasze serce pragnie, tak? Zobaczymy jeszcze, bo wyciągnęłam kartę, żeby jeszcze dociągnąć dwie karty do tego króla kielichów, żeby więcej powiedzieć, bo to też może być ktoś, kogo spotkacie na swojej drodze. To mogą być wszystko ludzie, tak? Tu wszystko mamy właściwie karty dworskie, trzy karty dworskie,
Jakbyśmy tak popatrzyli, to tutaj mamy ludzi, którzy nas wspierają, mamy kilka osób, a na pozostałych kartach zawsze jest tylko jedna osoba. I mogą to być ludzie, którzy będą spotykać się z Wami, mieć wpływ na Was, będą albo Was na przykład popychać do zrobienia czegoś może pochopnie. I tutaj trzeba zachować równowagę. Zarówno Rydwan to mówi, jak i też karta, która jest wynikiem. Więc zobaczymy, jak ten król tutaj, ten wynik jeszcze może się rozwinąć, tak? Jak to nam tu podpowiedzą karty. Następny król, król buław i cesarz. Myślę, że tutaj potwierdzenie od tarota jest takie. Zostań swoim przywódcą, liderem. Kieruj swoim życiem. Bądź świadomy swoich uczuć, swoich potrzeb, swoich pasji czasami. Tutaj jest ogromna pasja. Tutaj mamy lwa w całej pełni. Tutaj mamy króla kielichów. Możemy mieć skorpiona, tak? Tu jest po prostu pełno żywiołów. Natomiast żywioł ognia przeważa w tym momencie, tak? Bo mamy tutaj dużo kart, bo mamy już właściwie cztery karty pełne żywiołu ognia. Więc jest tu ogromna ilość pasji, takiej pasji, która się wzmaga, która prowadzi Was do doświadczeń, do rozwoju i do tego, żebyście zasiedli na tronie. Nie pozwolili innym Wam podpowiadać, tylko kierowali swoim życiem sami. Notabene możecie tutaj też spotkać ludzi, którzy będą stali Wam na drodze i będą Wam pokazywali, że oni może mają rację, albo że Wy czegoś nie wiecie, ponieważ Wy pokazujecie się tutaj generalnie jako paś, który co? Nie jest cesarzem, prawda? Do cesarza to jeszcze mu bardzo daleko, dlatego to jest taka świeżość. To jest tutaj spojrzenie na to, co chcę zrobić z perspektywy tego, co mogę osiągnąć, tak? Jakie muszę przejść etapy. I tu trzeba się przygotować, bo jesteśmy w tym korytarzu zaćmień i właściwie te zmiany cały czas na nas nachodzą, czy my tego chcemy, czy nie. I nagle pojawiają się różne myśli, różne idee, pomysły, eksperymenty. I ten eksperyment może Wam dać szansę na bycie kimś, kto jest wielki. I wielki dla siebie, i wielki dla innych. I tutaj możecie, tak jak mówię, mieć też wsparcie od rodziny, która będzie rzeczywiście dawać Wam to, co jest Wam potrzebne. Przynajmniej dla niektórych z Was to będzie bardzo spójne, zgodne. Jeśli nie materialnie, to tak jak mówię, może to być pomoc doraźna. Tu się uszczupla ten zasób rodzinny po to, żebyście Wy tutaj mogli rozkwitnąć. I będziecie rozkwitać. Nie wchodźcie też w żadne takie męskie rozgrywki, bo jest dużo męskiej energii tutaj. Trzech mężczyzn mogą być albo w zespole, który współpracuje, czyli moja pasja, moje emocje i moje imperium, ale też mogą walczyć o to imperium, tak? Więc mogą to być, tak jak powiedziałam, ludzie, którzy albo będą z Wami szli, albo będą stali Wam na drodze. Tak czy siak, potrzebujecie tutaj o czymś zdecydować i nie przestraszyć się jakiegoś autorytetu. Nie dajcie się zbić z pantałyku. Owszem, możecie poprosić o pomoc i pójść za kimś, kto jest mądry. Te wszystkie karty tutaj, no, ci królowie siedzą na drzewie życia w Chokma, więc tutaj jest dużo mądrości w tych ludziach. Tylko czasem my poprzez pryzmat naszego ego czasami myślimy, że my wiemy najlepiej wszystko, a może nie wiemy. Więc może warto posłuchać czasami, co mówią inni, wyciągnąć jakieś wnioski i powstrzymać się czasem od pochopnych decyzji, tak? Tutaj statecznie. Zresztą ta czwórka mówi o tej takiej stateczności i ten cesarz na końcu mówi tak, zbuduj sobie to królestwo, też jestem czwórką i zobacz, co osiągnąłem, tak? Tu można równie dobrze zastąpić tą czwórkę monet tym cesarzem, który siedzi na tronie i ma właściwie taki wielki, ogromny połać, którym zarządza. Tym połaciem może być Wasze życie, może być Wasz dom, gospodarstwo, cokolwiek nie przychodzi
może to być też Wasz biznes, prawda? Więc tutaj jest dużo możliwości, ale bardzo fajne perspektywy. Tak to widzę ja w tych kartach. I pełna właściwie nadzieja. Tutaj karta, która się ujawniła, pamiętajcie, mówi o tym, że okoliczności mogą być bardzo sprzyjające. A teraz zobaczymy jedną kartę dla Was z wyroczni na zakończenie. Zacznij teraz. Zrób pierwszy krok. No i zobaczcie, tutaj na tej karcie mamy właśnie całą tą historię opowiedzianą. Ktoś tutaj wybiera się w podróż. Ma kogoś, kto go ładnie żegna. Życzy mu powodzenia, spokojnej podróży. Ma tutaj kosz. To tak jakby miał swoje zasoby. Tu też mamy dwoje ludzi, którzy stoją i może dzieci. Wybiera się gdzieś, żeby coś rozpocząć. I tak samo jest to tutaj pokazane w całej tej historii. Czyli nie bójcie się zrobić pierwszego kroku w stronę Waszej pasji, w stronę tego, co Was inicjuje, inspiruje. Zróbcie to dla siebie i zobaczycie, jak to potem Wam się uda. Na pewno w założeniu chcemy, żeby wszystko się nam udawało, każdy projekt. Czasami po drodze dzieje się tak, że no jakiś projekt się udaje, inny mniej, ale jakby trzeba gdzieś skręcić albo jakieś znaleźć rozwiązania. Ale to jest właśnie życie i to jest nasza ścieżka, którą idziemy. Tak? I o to chodzi, żebyśmy, nawet jeśli się potkniemy, to dali sobie pomóc albo wsparli się na tym kiju, który niesiemy. Tak? Tutaj jako ta księżniczka buław. Znaczenie karty według jeszcze autorki tej talii to jest moment, który jest najlepszy, czyli teraz. Ta teraźniejszość jest najlepsza. Nie ma nic lepszego niż ten moment, w którym teraz jesteśmy. I możesz czuć, że nawet jeśli nie czujesz do końca tego, że chcesz wystartować, to i tak nowy cykl się rozpoczyna. Ponieważ ta księżniczka, rozwijając się, przechodzi do Tiferet i przechodzi do Bina. Jest to kobieta, czyli staje się królową. I ta królowa ma potencjał rozrodczy, tak? Czyli łączy się z królem i powstają tutaj potem następne księżniczki, tak? Czyli cały cykl rozpoczyna się. Także odpuść na przykład sobie jakieś rutyny, tak? Czyli jakieś takie stagnacje, bo czwórki też prowadzą stagnację i można też zobaczyć, że dla Was może to być moment, w którym potrzebujecie przerwać jakiś łańcuch tych samych czynności albo robienia czegoś w taki sam sposób, bo jeśli robimy coś w ten sam sposób, to nic się nie zmieni, będzie cały czas tak samo. Więc nie powstrzymujcie się i nawet jeśli nie czujecie, że czas, to i tak czas na to jest. Trzeba wyczyścić to, co było i ruszyć do przodu. Także wyruszacie na nowe i z nowymi jakimiś pomysłami. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, żeby to się Wam sprawdziło, spełniło. No i tyle. I do następnych czytań. Pozdrawiam.